Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Dzisiaj kupiłem sobie nowy samochód, jest to Plymouth Hemi-Cuda i kupiłem go pod drift. Tak jest, będziemy dzisiaj driftować. Tak sobie założyłem, że co odcinek będziemy zmieniać samochód i tym razem postanowiłem kupić sobie coś zupełnie innego niż zawsze kupowałem do driftu, czyli muscle cara. Samochód z potężnym silnikiem Hemi w dodatku, który też jest w swojej budowie bardzo ciekawy, ale nie będę wam tam wchodził w szczegóły, bo to nie jest istotne. Istotne jest natomiast to, że ja w tej grze nie potrafię za bardzo driftować samochodami z napędem na tył, co jest paradoksalne, ale naprawdę jest tutaj dziwny ten drift i driftowanie z napędem na tył, samochodem z napędem na tył nie jest takie oczywiste. To znaczy tak, zobacz, teraz sobie tak możemy slajdzik łatwo zrobić, bez problemu, nie? Ale czasami, żeby nabić naprawdę dużą ilość punktów, potrzebne nam jest jakieś dziwne zachowanie samochodu, które sprawi, że z bliżej niewyjaśnionych przyczyn samochód zacznie nagle robić dziwne kąty podczas driftu i wtedy zaczynamy tak naprawdę bardzo dużą ilość punktów driftowych nabijać. Tak, więc co, mamy sobie taką kudę, no i wypadałoby ją, kurde, dostosować do tego driftu, ale też i stuningować wizualnie. Musimy sobie zajechać tutaj i kupić chatkę, bo jeszcze nie mam jej kupionej. 27 tysięcy ona kosztuje. W międzyczasie między odcinkami troszeczkę bawiłem się tutaj w paybacku. Pokonywałem różnych przeciwników, tych takich rywali, których mamy do pokonania, żeby stoczyć później boje z tym ostatecznym bossem z danego klubu. Nie robiłem tego dużo, bo okazuje się, że te pojedynki są bardzo fajne i część z nich też będę chciał zrobić na odcinkach, ale po prostu chcę uniknąć kilku takich może mniej ciekawych rzeczy, żeby was nie nudzić na tych odcinkach, tylko żeby pokazać taką prawdziwą rozgrywkę. A też myślę, że takie zmienianie samochodu co odcinek, zwłaszcza że ja mam dużo pieniędzy, jest fajne, bo poznamy większość tych samochodów, które są dostępne w tej grze, a jest ich sporo, więc warto by było przetestować je wszystkie. Jestem pozytywnie nastrojony co do samochodów pościgowych, dlatego że są to auta bardzo ciekawe, na przykład BMW M5 jakieś, które pochwaliłem w poprzednim odcinku, po prostu mi się podobało. Dobrze, tuning wizualny. Modyfikacja wyglądu. Ciekawe, czy będę miał odblokowane już wszystkie rzeczy do modyfikacji. Widzę, że tutaj tylko dyfuzor mam zablokowany dla tego samochodu. No dobra, to jedziemy od początku. Co my tu mamy? Dach. Kurde, to też jest wrak. Ile tych wraków mamy do znalezienia? No nie. Jak to jest możliwe? Kurde, nie, mogłem Mustanga kupić. Ale Mustang chyba też jest wrakowy. Dobra, zainstalujmy sobie taką maskę. Jakiś tutaj grill. O, możemy dać coś takiego. Pyk, światełka. Tutaj fajne światła, znaczy te reflektory można było dawać do tego auta. O, właśnie takie różnokolorowe i one faktycznie potem świecą nam w taki inny kolor. Dajmy sobie żółte. A, czekaj, to już mieliśmy. Co? Jak to się nazywa? Chłodnica? Chłodnica? Okej, dobra, no. To jest chłodnica? No. Nie wiem. Wygląda jak chłodnica. Dobra. Chromowane wykończenia, idealne do driftu. Na pewno się nie popsuje, na pewno tego nie zniszczymy. Tu jaki ciekawy wlot. Ciekawe. Owiewki. Wow, dziwna owiewka, dobra. Przednie błotniki, czy będziemy mieli jakieś poszerzenie? No coś mamy. Czy my to, ej, ale czy my to chcemy? Jak to wygląda, moi drodzy? Nie? Ta dogładeczka taka. Ja bym zostawił tutaj stan. O, może coś takiego sobie tylko zrobimy. I to też tak, wiesz, z przymrużeniem oka. Ale poszerzenie możemy sobie wrzucić na tył. Co wy na to? Tutaj dajmy jakieś takie lustereczka. Ładny ten samochód jest w ogóle, strasznie mi się podoba tył. Tego tu nie wrzucimy. Strasznie mi się podoba tył tego auta. Strasznie fajny. Dobrze. Poszerzenie. I tutaj mamy do dyspozycji dwa poszerzenia. Myślę, że
z tego nie skorzystamy, bo jest zbyt hardkorowe. Damy sobie może coś takiego. Takie delikatne, nie? Bardzo. Zobaczcie, co to są za opony w ogóle w tym aucie. Jakieś dziwnie wyglądają, nie? Tak jakby zgliczowane albo coś takiego. System audio. Nie, nie instaluję tego. Dajcie spokój. Ja nie wiem, co to robi w tej grze. Spoiler. No, będziemy mieli do driftu furę, więc... jakie wielkie. Oh my god. Niektóre tutaj spoilery są właśnie takie przegięte. Dajmy sobie taką gaczkę zwykłą. Klapę bagażnika. No, możemy wymienić na tą zardzewiałą. Tylne światełka. Patrzcie, tutaj można sporo. Ale zajebiste. Patrz na te. Jak z jakiegoś cyberpunka. Jeszcze jakbyśmy mieli przez cały tylny ten zderzak, to by było super. Tablicę rejestracyjną. A nawet nie zmieniam. Niech sobie będzie taka i możemy mieć taki zderzak, co jest, to jest chyba ten taki zardzewiały, a ten jest taki dobry, nie? Dobrze, damy sobie oczywiście ten dobry i teraz wydechy, zobaczcie, gdzie my te wydechy tutaj mamy? Aha, są, tylko one są tak skierowane do dołu, nie wiem czy widzicie. Mamy tutaj kilka do wyboru opcji, ale te skierowane do dołu mi się podobają. Po prostu ten samochód mi się podoba w standardzie, no. Podoba mi się w standardzie i tutaj nie za wiele chcę zmieniać. Nie ma co zmieniać, wiecie, na siłę, jak się nie podoba. Można sobie zostawić też tak, jak jest. No i oczywiście najgorsza rzecz, czyli felgi. Nigdy nie wiesz, czy trafisz te, które będą ci się podobać. Możemy sobie dać większy cal, możemy sobie... A wiecie co, ten kolor mi się podoba. Mi się wszystko podoba dzisiaj, no. Coś jakoś, coś nie tak. Dajmy sobie tarczę, możemy felgi, opony możemy Ale patrzcie, tutaj ciulowo się te opony wymienia, bo to tylko taki naklejony napis, nie? Ta opona jest dalej marki Need for Speed, ale naklejamy jakiś taki dziwny, czy tam malujemy jakiś dziwny taki napis na tej oponie. To wygląda słabo. Patrzcie, jakie ktoś kozackie malowanie tutaj zrobił. Takiego wraku. I jeszcze jedno jest takie tutaj ciekawe. O, to mi się podoba. To mi się podoba, bo jest kozackie. Mamy taki złoty tył i... To ono nie jest jakieś skomplikowane, nie? Ale to jest przekozackie. No ja takiego nie dam, bo nie pasuje mi ten samochód do takiego zardzewiałego grata. Znaczy to jest już stare auto, więc jak gdzieś tam powiedzmy stało jakiś czas, no to wiadomo, że mogło gdzieś zardzewieć, nie? Ale no ja bym chciał je po prostu odrestaurować, odnowić. I podoba mi się taki groźny, drapieżny styl, jak tutaj mamy. I wiesz, taki wychodzący z tego auta, łysy, gruby gościu, wsiadający sobie na swój motocykl, takiego wielkiego chopera. Tak, to jest auto z tych klimatów. Ej, dopiero powiedziałem, że chciałbym ten samochód odrestaurować, a teraz widzę, że tutaj ktoś coś zrobił i... Co jeszcze rozwala mi łeb? Jeszcze bardziej rozwala mi łeb, bo jest świetne. Przypomina mi jeden film Quentina Tarantino, Planet Terror bodajże, gdzie gościu miał samochód i polował na laski. Zamykał je w tym samochodzie, no i jakby nie pozwalał im wysiąść, nie? Jeśli chodzi o muscle cary, to mi się... Ale co tu się z tyłu stało? Patrzcie na to, my tu mamy pozytyw z tyłu. Żeśmy tak podwyższyli ten samochód, że się zrobił pozytyw, więc musimy koła nachylić jakby w drugą stronę delikatnie. I ja bym ten samochód właśnie widział jako takiego wysokiego gnoja, nie? Zobaczcie, jakie on ma nawet chyba strasznie szerokie koła z przodu. Okej, okay, to wygląda dobrze. I jeszcze jakąś kosmetykę, dajmy sobie tą pneumatykę. I w sumie tyle, bo tutaj możemy dym spod opon zmienić, bo będziemy mieli tutaj driftowanko. Zdajemy jakiś tam pomarańczowy, dajmy sobie jakieś nitro, może też pomarańczowe. Nie wiem, jakiś taki, tak sobie zrobimy. No i dobra, samochód gotowy, jedziemy na tunik osiągów. Ty, to jest malowanie z Mad Maxa chyba! Ale on fajnie brzmi. Ej, spoko jest, będziemy mieli taką ciekawą furę do driftu, zobacz. Z tyłu jest poszerzona, tak, no, można powiedzieć, że mocno, nie? Nie jest obniżona, jest nawet podwyższona. Będzie taki, to ciekawy samochód do driftu, myślę, no. Wiesz, obniżenie, podwyższenie tutaj w tejże nie ma za bardzo znaczenia, jak samochód będzie się prowadził, czy reagował na nasze ruchy. Tutaj jest tylko kwestia wyglądu. Mamy oczywiście ten pomarańczowy dym spod opon, który... No jest jaki jest, ale podoba mi się.
Podoba mi się. Dobra, mamy zawody driftowe, ale my musimy jeszcze furę sobie troszeczkę przerobić, bo no, wiadomo, im więcej mocy, tym lepiej, nie? Jeśli chodzi o drifting. Pojedziemy sobie gdzieś tutaj na skróty. I tutaj chyba od razu samochód będę robił, no tak mocno go tutaj podźgam tą mocą. Prędkość maksymalna, zobaczcie jaką mamy niską, ale mamy teoretycznie wysoką moc silnika. Cokolwiek to w tej grze znaczy, dopiero w Need for Speed Heat będziemy mieli taki pełnokrwisty tuning samochodu. Wiecie o co chodzi, będziemy mogli wymienić faktycznie, zrobić swap silnika, inne takie fajne rzeczy. Tutaj tego nie ma, tu mieliśmy ten tuning, który przez wielu graczy był znienawidzony, bo jest taki, powiedzmy, dziecinny, gdzie mamy jakieś dziwne karty i musimy je na coś wymieniać, prawda? No nie każdy się z tym utożsamiał. Tutaj możemy sobie wybrać też różne różne premie, na przykład do nitra, do przyspieszenia, do prędkości. Tutaj możemy sobie wybrać, tutaj kategoria i tutaj mamy jeszcze firmę, nie? Czyli na przykład, weźmy sobie, losujmy jednej firmy jakiejś części. Dostępnych szans losowań mam jeszcze 173. Ja nie wiem skąd mam aż tyle tych wszystkich kart, tych wszystkich bonusów. No ale jest, zdecydowałem się jednak, że będziemy losować nitro. Nitro chyba do driftu bardzo nam się przyda, nie? No. No i mamy sobie taką kombinację, skrzynia biegów mamy nawet 18, proszę bardzo, także najwyższy poziom części, ale mamy kombinację części czerwonych i zielonych. To daje mi jakąś premię chyba do nitra i do chyba przyspieszenia, zdaje się. Nie, do przyspieszenia chyba, tak mi się wydaje. Mamy taką sobie premię, więc jest to teraz naprawdę przykokszony w ciul samochód. Jeden z moich mocniejszych, jak myślę, w ogóle. I na pewno najmocniejszy do driftu. Posłuchajmy go chwilę, bo brzmi ekstra. No i takie coś, on prędkość maksymalną, prędkości maksymalnej nie ma jakiejś tam wysokiej, ale tutaj to nie przeszkadza, będziemy w końcu driftować. To znaczy, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, to wiadomo, wysoka prędkość i duży kąt. Ale, o, Jesse tu jest. Z Jessim się muszę trochę pościgać, no na razie nie teraz. Już przypomniało mi się, czego mi brakowało w Need for Speedzie Paybacku najbardziej. Chodzi o wyścigi, tak te czerwone takie, po prostu ich jest za mało. Ja już sobie te wszystkie wyścigi porobiłem, lubię je bardzo, lubię się w ogóle ścigać, ale ich jest mało i wiesz, w pewnym momencie sobie wszystkie pojeździłem i już mam tylko drifty, te policyjne i tutaj dragi do roboty. Jeszcze mam tutaj wyzwanie Castrol i Speedcrossy, nie? Ale takie wyścigi same w sobie już się skończyły i potem będzie jeszcze taka jedna faza chyba, kiedy będzie tych wyścigów trochę i właściwie tyle, nie? Jakby za mało tych wyścigów jest trochę, chciałbym, żeby było ich więcej. Dobrze, rekomendowany poziom samochodu driftowego to 110 punktów, mój ma 251. Jakoś tak rozmarzyłem się podczas losowania tych części i wyszło jak wyszło. Gdzie będziesz, gdy nadejdzie rewolucja? Jesteśmy ostatnim bastionem oporu przeciwko tyranii korporacji. Jesteśmy wojownikami o wolność ery dezinformacji. Jesteśmy zablokowanym drążkiem. Ktoś tu upadł na głowę mocno. Uła. Dobre wieści. Zaraz test blokowanego drążka. Pokaż dobry drift, to pogadamy. Ty jesteś tym hakerem od driftu? Jak się nazywasz? Jestem każdy. Jestem Niki. Jestem żołnierzem podziemia. Zapraszamy do Cyberpunka, gościu. Żołnierz podziemia. Okej, zobaczymy. Driftuj 200 metrów bez przerwy. Zobaczymy, na co stać ten mój samochód. A, jeszcze jedna rzecz. Jest taki tuning podczas gry, gdy już jesteśmy na mapie. Można sobie dostosować lekko samochód. Ja tego nie robiłem. Jeśli coś będzie nie tak z driftem, to spróbujemy sobie to ogarnąć. Jedziemy. Weźmy się za ślizg.
O ja! To drzewo, nie można go skosić? O kurde. Jak długo to utrzymasz, Mac? Mac to bestia! Niezłe to drzewo! Uch, ledwo co! Tak, stary! Rzucam wyższy bieg! Narzuciłem tempo! Skrzań tego, Mac! Dobra. 400 tysięcy, no. Samochód jest mocny, więc tutaj trudno było nie nabić tylu punktów, tak naprawdę. Ja się zastanawiam tylko, jak on sobie poradzi na serpentynkach tam w górach. Bo tam miałem zawsze problemy, żeby nabić bardzo dużą ilość punktów. A tutaj? No tutaj jest łatwo, bo to jest początek. Mamy, wiesz, szerokie drogi, dużo miejsca na popełnienie błędów. No, w górach takiego tyle miejsca po prostu nie mamy. Kurde, ten samochód brzmi po prostu nieziemsko. Gdyby to była jakaś laska, to okej, spojrzałbyś na nie, powiedziałbyś, wygląda przeciętnie, ale gdybyś dał jej mikrofon i ona zaczęłaby śpiewać albo mówić do tego mikrofonu, powiedziałbyś, hu-hu-hu, to jest najostrzejsza laska w całej wsi. Naprawdę, ten samochód brzmi fantastycznie. Need for Speed Payback i Need for Speed, ten nowy hit, słyną z tego, że naprawdę samochody brzmią fantastycznie w tych grach. Te dwa ostatnie Need for Speedy są pod tym względem genialne. Nie wiem, jaka osoba odpowiada za dźwięki aut w tej grze, ale... chylę czoła, bo naprawdę jest czego posłuchać. I jesteśmy na poligonie, na kolejnym miejscu, gdzie będziemy chyba driftować. No a co mamy tu robić? Zobaczymy, jak mi pójdzie tym samochodem. Tak, nie zjeżdżaj dłużej niż i pobyj wyznaczony wynik. Okej, okay, to może być trudne. Popraw nasz wynik, a dołączysz do rewolucji. Do rewolucji. Zadriftować ich? Czyli co, trzymamy się asfaltu? Spróbujmy. O, nie ma tu za wiele zakrętów, dużo jest takich prostych. I... właśnie tak. Tutaj chyba... ważne jest nitro, żeby przytrzymać mnożnik, nie na tych prostych. Okej. Pięknie. Ludzie, jestem dobry! Tak się łączy zakręty z słońcem. Ale blisko na skałę leciałem. Okej, teraz to pojadę. I gaz. Dobra, porobiliśmy chyba. Ile? O kurczę, dobra, mam wyznaczony wynik. Ciężko tutaj jest, bo trzeba na tych prostych naprawdę jechać na nitrze, żeby nie tracić mnożnika, żeby jak najwyższy wynik mieć. A te zakręty wykorzystywać w 100%. Widzieliście, że tam troszeczkę wyjeżdżałem poza obręb drogi, ale to jakby chyba tam jest spora tolerancja na to nasze wyjeżdżanie poza drogę, nie? Dostaliśmy sobie skrzynię biegów, no ja nie będę tutaj wymieniał tej karty, bo mamy dużo lepszą część. Okej, okay. 400 metrów bez przerwy i pobić wyznaczony wynik. Do tego potrzebuję herbatki. O, nie mogę nawet zalać. Będziesz tutować Matrixa, aż padnę? Uwolnij swój umysł.
Dobra, zobaczymy, czy uwolnię swój umysł. McAllister, pokaż, co potrafisz, gościu. W ogóle jeździłem troszeczkę sobie tą Mazdą RX-7, którą zrobiliśmy w przednim odcinku. Jeździłem nią pod wyścigi, ona jest zrobiona, nie? Jeździłem sobie nią wyścigi, tam, tak jak wam mówiłem, ścigałem tych takich przydupasów. Poczekaj. A, nie wyszło. No i co? I finalnie powiem wam, że tamten samochód też całkiem nieźle driftuje, gdy jest zrobiony pod wyścigi. Naprawdę ładnie się ślizgał. Także on może być dobry pod drift tutaj w paybacku. Dobra, 400 metrów bez przerwy driftowania, to nie są żarty. Jest trudno wykonać. Spróbujmy to wyzwanie zrobić. Tutaj chyba, nie? Udałaś. Kurde. Ej, trudno. Znaczy wynik ogarniemy na pewno, tylko 400 metrów bez przerwy. O dobra, tu może być dobrze. To jedne z moich najlepszych zawodów. A, dobra, tutaj można. Tu nawrotka jest. A, zapomniałem o tym. Zapomniałem już, że tutaj taki tor driftowy był. Co, i teraz z drugą stronę, o co chodzi? Chyba tak. Aha, bo tam checkpoint jest na górze, dobre. A czemu mi się... Ej, patrz, mnożnik mi się nie nabija, o co chodzi? Coś źle zrobił. Checkpointu nie zaliczyłem wcześniej, tak? Okej. Nikt nie ma ze mną szans. Czy jak? Ej, o co biega, ej? Co jest? Patrz. Punkt kontrolny, no brawo, jakiś glitch. Okej, teraz już chyba wszystko działa normalnie. Musiałem zrestartować całe zawody. Ale działa, idziemy pod górę. To był jeden z moich ulubionych torów driftowych tutaj. Naprawdę bardzo dużą ilość punktów można nabić, nawet gdzieś koło 2,5 miliona. Widziałem, że tam niektórzy moi znajomi nabijali. Także można, także takie 400 tysięcy, 500 tysięcy to jest bardzo mało jak na tę trasę. Tutaj można, wow, zrobić bardzo dużo, zwłaszcza, że mamy takie długie, ładne zakręty, nie? Proszę bardzo, 600. 600 tak bez żadnego stresu, po prostu tak, o nie. 788 metrów bez przerwy drift w jednym ciągu. Potem mamy coraz to wyższy poziom tych wyzwań i dostajemy nawet propozycję akcept... No propozycję po prostu, żebyśmy tam przemielili na przykład 2000 metrów. To jest 2 km, to jest dużo. I to już jest trudno zrobić, obojętnie jakim samochodem, to jest po prostu wyzwanie. Teraz mamy kolejne zawody nad rzeką. Tak, i od razu na tą próbę sobie jedziemy. Zobaczymy, czy poziom wymagań do samochodu się zwiększył. Markus Weir, Schuller, ty na mnie stawiasz? Oczywiście, i wygrywam, to wszystko. Drążkowi się to nie spodoba. Okej. I tutaj wymaganie mamy 150 punktów, mój samochód to spełnia, więc możemy brać udział. I tutaj już zobaczcie, mamy poziom wyżej, czyli 500 metrów bez przerwy. Trenuj dalej, Mac. Poprawiaj wyniki. Poznasz swą rolę w zablokowanym drążku. Wciąż to powtarzasz, ale ja widzę tylko garstkę piratów. Dobra. Dawaj. I jest, udało się na samym początku zrobić pojedynczy drift. Nieźle. 500 metrów, pięknie. Pamiętaj o kącie. Tak, o kącie, kącie. Wy mylicie czasami konto bankowe z kątem? Mam tu na myśli ortografię. Czyli piszecie kąt przez KN. No po prostu. Ale przeliterować tego nie potrafię teraz.
No to musiał. Bo kont jest przez on, a konto w banku to jest ON, nie? Lepiej tego nie mylcie, jak piszecie z babką albo laską jakąś. Się zirytuje troszeczkę, wiem co mówię. Mógłbym łapać te kąty cały dzień. No. Tak. Laska nie lubi, jak mylisz konto z kątem. Widzieliście? Dobra, tutaj też można spore wyniki. Spore wyniki wykręcić. No jakoś leci ta fura jakoś. Pół miliona. Wygrałem ponownie. Cieszę się, że to wyzwanie udało się zrobić na początku. Chociaż tutaj w tej późniejszej fazie i tak 700 zrobiliśmy tak o nie, ale ja nie lubię mieć tego takiego stresu gdzieś na końcu głowy, że o, muszę zrobić jeszcze to wyzwanie, że ono gdzieś tam jest do zrobienia, tylko wolę już mieć je załatwione na początku i potem sobie po prostu normalnie lecieć. Lecimy kolejne zawody. Bez komentarza? Ej, dobra, naszym zadaniem jest osiągnąć 200 km na godzinę. I oczywiście zrobić wymagany wynik. Jak ciasno. Fajnie. Widzicie to? I na tym właśnie polega drift. Tak, no widzicie, że tutaj te drifty wyglądają fajnie, ale problem jest na tym, problem polega na tym, że ten samochód nie robi ogromnych kątów driftowych. Przez co nie nabija aż tak dużo tych punktów, jakbyśmy to zrobili samochodem z napędem na 4 koła. 200... O, dobra, jest 200. Spoko. Tak, 130 km na godzinę. Jechaliście kiedyś 130 i 180 km na godzinę? Proszę bardzo, w NFS-ie wchodzisz w drift wtedy. I to jest jeszcze za wolno, nie? Musisz tak mieć 200 na godzinę, żeby dobrze wejść. Tak, to jest Need for... Ej, czekaj, jak tu, co? Muszę wokół tej wysepki zadriftować. Już zapomniałem, jak się to robiło tutaj. Ojej, oj, jak skopał chłop. Nie, no, co tu się stało? No już dobrze, naprawimy swój błąd. Rozpędzamy się tutaj. Zespół, niech lepiej to ogląda. Cyk i... I... Aha, jeszcze kilometr do mety. Spoko, to jeszcze kawałek drogi. Zobaczcie, tutaj są takie gładkie zakręty, na których ciężko cokolwiek zrobić, a jeśli już, to są właśnie te takie gładziutkie drifty, które no nic nam nie wnoszą. Dostajemy jakieś 10 tysięcy punktów. I tyle. Tutaj mamy w tunelu, trochę ciężko. Zobacz, jak się śmiesznie odwrócił ten samochód. To mnie śmieszy, zwłaszcza tak z perspektywy osoby, która gra trochę w te gry symulacyjne też. I tam trzeba naprawdę dużo, wiesz, uwagi przyłożyć na to, co się z samochodem dzieje. No ale to tam, nie musimy się tym chyba za bardzo przejmować, nie? To jest po prostu gra arcade'owa. Okej, okay. Wolę sobie nitro mieć troszeczkę lepsze niż, znaczy dużo lepsze niż odrobinę lepsze przyspieszenie. Ciut powęszyłem. Nie wciskasz kitu. Zdaj ten, pogadamy. Okej. Proszę. Nie. Ale zaraz, bo ja nie wybrałem kolejnego wyścigu, nie wiem, czy to nie ten sam? Dobra, teraz musimy się trochę pośpieszyć, bo mamy wyzwanie, żeby ukończyć w konkretnym czasie i zdobyć wymaganą ilość punktów. Okej. Nie jest takie proste, ale spokojnie, mam dobry samochód, więc to powinno samo z siebie jakby tutaj wyniknąć. Będziemy po prostu jechać normalnie i się samo zaliczy, nie? Okej. Pamiętam, że mnie w paybacku bardzo i w ogóle w hicie tak samo irytował sposób, w jaki samochody driftują. Teraz już wiem, czego się spodziewać, więc nie robi to na mnie takiego już wrażenia jak wcześniej. Negatywnego oczywiście, więc wiedziałem, że te samochody będą driftować tak, a nie inaczej. A zresztą już się tego trochę wyuczyłem i wiem, jak mniej więcej samochód opanować tutaj w tej grze. Ale to driftowanie jest takie bardzo, bardzo słabe i umowne i nawet nie tyle driftowanie, ogólnie prowadzenie tych samochodów zdaje się być takie jakby na sztywno zaprogramowane,
nie ma tutaj za dużo jakby fizyki, tak, tak wiesz, samochód nieraz zachowuje się tak dziwnie, że nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co się zaraz z twoim samochodem stanie, jak dociśniesz gaz. No okej. Okay. Dobra, powiedzieliśmy temu ziomeczkowi, że kontaktujemy się z szulerem, który stawia na nas stawki za wygrywanie w tych zawodach w lidze zablokowanego drążka. No i to się nie spodobało temu typkowi, bo on jest takim hakerem, Matrixem. No i nie spodobało mu się to, ale finalnie mu się spodobało i fajnie, bo walczymy też z familią. Dobra, mamy następne zawody, czy nas od razu przeniesie tam? Nie. Ale zobaczcie, mieliśmy te zawody i mnie tak od razu przeniosło na te zawody. Nie ma tam brudów poza kartoteką z poprawczaka i krótką odsiadką. Udzielam ci dostępu do drążka. Zakowałeś moje akta? Musiałem się upewnić, że nie jesteś taki... Okej. Stary, serio musisz wyluzować. Może później. Teraz pora wracać do miasta. Wkrótce ruszamy w bór. Ej, w tych aktach była historia przeglądarki? O Boże. Dobra, jedziemy sobie podriftować trochę w mieście. Teraz będziemy mieli żołnierz podziemia Sabotaż. Proszę bardzo. Ostatnie zawody. Tak, no już mamy 180 punktów wymaganie, także nie mało. Zobaczymy, co tutaj będzie słychać. Łyk herbaty musi być, bo wiecie, tutaj może być grubo. Negatyw. Rozpoczynamy operację Złote Jabłko, żołnierze. Dzisiaj zadamy familii poważny cios. Familia zakłada sprzęt obserwacyjny w mieście. Zadanie? Zniszczyć, zanim go włączą. To wymaga szybkości i dużej precyzji. Zaraz. Chcesz, żebym driftował i rozwalał rzeczy? To moje zadanie. Okej, myślę, że podołamy. Dobra, driftując trafiaj w cele zwiększające mnożnik, szybko podnieś się wartość do minimum. Okej, spoko. Pamiętaj, fal z całej siły i zwiewaj. Powodzenia, żołnierze. Spoko, musimy coś rozwalać. Czuję, że mam w sobie moc. Radzisz sobie, żołnierze. Aha, to. Tu był mnożnik. Dobra, widziałem. Weź się do roboty. Ciężko, nie wiedziałem, jak to wygląda nawet. Jest tutaj, zobacz. Tak trzyma, idzie świetnie. Świetnie. Mam nadzieję, że nie muszę wszystkich rozwalać. Co to w ogóle tam robi? Co to jest? Skąd? A, nieważne, no w każdym razie musimy to zniszczyć. I to dodaje nam mnożnik, co byśmy wymaganą ilość punktów zdobyli, nie? Dać mnie na więcej! Uwierzcie mi! Nie! No nie! Dawaj to, niszczę! No kurde, co jest? Dobra, jeszcze raz, teraz pójdzie lepiej. Trudno w to trafić, faktycznie. Trzeba się postarać. Raczej, tutaj. Czaję demolkę sprzętu familii. Ale dlaczego drift? Materiał werbunkowy. Będzie efektowniej. Aha. Dobra, będzie efektowniej. Sprzęt familii. Co robi tutaj taki oto sprzęt familii? Na pewno będzie to potężny cios. Kilka agregatów zniszczyć, nie? Pyk, dobra. Mój talent jest nie do zmierzenia. Osiony gnieny to... Dawaj, i znowu to! Zobacz. O, okej. O, okej. Kapitana. Ciekawe, co to znaczy bycie kapitanem. Co, jestem Neo, czy coś? Nie wiem. Oni mają tu takie hakerskie jakieś powiedzonka. Ciekawe. Driftowanie i bur. Jak to się łączy? Drift polega na zabawie z kontrolą. To balans między władzą a chaosem. Totalna anarchia w sportach motoryzacyjnych. Niezła gadka. Coś nawet zrozumiałem. A? I? Zasłużyłeś na medal za taki drift.
A. Zwycięstwo jest już bardzo blisko. Tak trzymaj. Och. Nie udało się tego kąta utrzymać. No i gdzie pozostałe te rzeczy są? Driftowałem i uciekałem od kiedy dosięgam sprzęgło. W ten sposób się odpręża. Ej. Co tyle? A, policja. Okej. Fajne powiedzonko w sumie, nie? Driftowałem i uciekałem odkąd dosięgam sprzęgła. Kurde, jestem zaskoczony. Okej, musimy teraz uciec przed policją. Ups. Cyk, i jesteśmy. Okej. Szybce mnie nie wezmą. Kogo? Przecież to ja uciekam, a nie on. Gościu pijany czy co? Pijony chyba koleś. Coś nie tak z tymi hakerami jest. Zrobić co trzeba i tyle. I się z nimi nie zadawać. Co by zrobiła Jess? Rozwaliłaby gliny i na spokojnie obmyśliłaby plan ucieczki. Właśnie. O tak. O, o. Czekaj, gdzie moi przyjacioły są? Ja nie mam samochodu do niszczenia. O, żeż ty! Nie mam samochodu do niszczenia radiowozów. Kurde. Musimy ich jakoś zostawić z tyłu. Dobrze, że stunigowałem w sumie to auto tak mocniej trochę. Dzięki temu będzie łatwiej nam teraz zgubić tych gliniarzy. Póki mają jeszcze te słabe samochody, później będą mieli coraz mocniejsze, nie? Pyk. Uuu, limuzyna! Kurde. I gaz. Znaczy nitro w sumie. To jest... Nitro spidzie gaz i nitro to jest takie równoznaczne, nie? Dodajemy gazu, kiedy przyspieszamy, kiedy dodajemy nitro, też przyspieszamy, no. Podobała mi się ta... Podobało mi się ten wypadek, ta kraksa, mi się bardzo podobała. Kościół. Dobra. Czas przedłużony. O, czekaj, tutaj. Co, ej, patrz, ale pokazuje mi na wprost. Pokazuje mi, że on tu skręcił, potem gdzieś tam. A jak pojadę tu, to już mam koniec, nie? Czy nie, czekaj, o co tu chodzi? Aha, kapuję już. Spoko, tu jest zjazd do podziemi jakichś. O, tak, podziemia. To pasuje do tego klubu. No i pięknie, no. Trochę nam zeszło dzisiaj z tym driftowaniem, ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym odcinku i że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Hejka.